Ja pierdolę. Co tam się w ogóle dzieje? Na początku PGA, tak? PGA, zobaczymy, co tam się w ogóle dzieje. Jest druga pozycja. Justin Thomas, ten banan z Ameryki. 500 punktów przed nami. Patrick Reed, to już w ogóle jest... To 700 punktów straty. To też jest dość blisko. Abraham Anser. A ten Ian, to się w ogóle już nie liczy. Golfista oczywiście reprezentuje nie tylko się swoją grą, ale też ubiorem. I tutaj mamy obowiązek założyć czerwoną koszulkę. W ramach solidarności z Tigerem Woodsem, bo się rozjebał. Znaczy, rozjebał to tak w naszym żargonie rozjebał brzmi jakby Tiger Woods począł się rozpierdolić na innego golfistę, że używa innych kij. Rozjebał chodziło bardziej, że po prostu uległ... czy jego stan zdrowotny uległ zmianie, jego stan zdrowia uległ zmianie poprzez no, wypadek, tak? Nieszczęśliwy wypadek, nieszczęśliwy zwrot akcji, więc rozjebał, może uniknijmy takich słów, tak? Tigerowi ubieramy czerwoną koszulkę, chociaż ta koszulka czerwona... Mam do niej zastrzeżenia, może coś bardziej takiego... O! Chociaż to troszkę podróż podjeżdża, ale kupimy sobie tą. I bardzo droga, bo to był dobry wydatek. Usuń piega, a właśnie, usunąć piega, tak. Są problemy, nie chcą go wycisnąć. Mówią, doktor mówi, że nie ma chuja wycisnąć tego. Że to po prostu jest kawał mojego ciała, no. Chin moles? O, chin moles może, tak, usuwamy to. Patrz, on jakby został przywiercony. Lip moles? O, proszę, w końcu wyciśnięty pryszcz. Piegi zostawiam, bo ja mam piegi, jestem piegaty. Tak, no i mamy to, w końcu. Po kilku turniejach w Grand Prix PGA Tour w końcu zmyliśmy tą jebaną czekoladę. New sponsor contract. Aha, nowi sponsorzy, kochani. Nowe kontrakty. Chyba bierzemy tego Adidasa. Odpisuję oczywiście. Jest tu podpis. Looking forward to seeing what you do. Pierwszy dołeczek. Kursor na bok. Bardzo wyzywający dołek. Wyzywający. To jest wielkie wyzwanie, kochani. 5 ruchów. 500 yardów. Zamach szwajcarski. Na podwójnym gofrze. I zobaczcie. Mogło być lepiej, nie jest źle. Ale powinniśmy być w green zone. Za mocno poleciała. Chyba za mocno uderzyliśmy. Nie, jest chujowo. Jest, czyli jest tak średnio, bo znowu wylatujemy na ten teren okalający. Z niego się ciężko bije piłki. Aj. O Jezus. Chyba tu możemy uderzyć prosto. Z delikatnym może takim czymś. Kurwa! No szkurwa! Ale chujowy początek. 0 punktów na 5 próbnym dołku. W klubie golfowym jest beka, fest. Trudno, no. Ciężki wiatr, nachylenie kortu. I może to jest nasza szansa. Może to jest nasza szansa, żeby zamknąć w 3 ruchach. Spokojnie. Prosty swing. Kurwa, mać! Mocny spadek terenu. Trzeba to mocno skontrować. No wyrachowanie. Okej, znowu na 0 kończymy, trudno. Trzeci dołek, no forma, można powiedzieć, jest co najmniej mierna. Puta mierna. Spokojnie, bo trzeba wejść w praktykę. Widzicie, jak ten kij schodzi mi na lewo? Coś się kurwa stało, ktoś mi pada może podmienił. Ale teraz przynosi mi się na dołek czwarty. Tak jest, gdzie Sergio Garcia w trzecim ruchu. One shotem zamyka dołek, fenomenalnie. No, może być to jest przeciwieństwo Rudego. I couldn't see him playing golf any other way. O, zaraz prosto, ładna rotacja piłki. Zobaczmy, jest szansa na pierwsze punkty Filipa w tym turnieju. Kalifornia czeka, Las Vegas pyta się o niego. Ja pierdolę. Wystraszyliśmy się, znowu 0 punktów. Ale najważniejsze, że nie jesteśmy w plecy, że robimy te dołki w klasyku tak zwanym. I módlcie się, żeby to kurwa wyszło, żeby to się udało. Znoś, świetnie. Ronaldinho golfa wraca. Zatrzymaj się maleńka. Kurwa mać. Szkoda widzowie, bo to były szanse na punkty. Wiatr ma znaczenie, kiedy piłka leci po ziemi. Tutaj amatorscy golfiści powiedzą ci, że nie patrz na wiatr, kiedy piłka leci po ziemi, ale to są bzdury. To są kurwa golfowe zabobony. Nie słuchaj ich stary, wszystko ma znaczenie. No, dalekie szoty są naszą, można powiedzieć, są jakby naszym atutem, tak? Gorzej właśnie z tym bliskim dobijaniem tej piłeczki. Powinien ją znieść w lewo, tylko teraz ile ją zniesie w lewo? Ja pierdolę! Czy co mówili? Wielki zielony donut jest w środku pola, zobaczcie. Piaskowa pułapka numer 7. Tak zwana kocia kuweta.
No wielu graczy się nabrało na tą akcję. A wiesz co my robimy? My gramy na tą kuwetę, bo i tak dostaniemy troszkę rykoszetem wiatru. Z lewej, gdzieś tutaj. To już myśleliście, że wpadnie do dołka, co? Oh yeah! Ale przenieśmy się teraz na dołek numer 6, bo tam dzieją się niesamowite rzeczy. Do piłki podchodzi Bryson Dechambeau. Dechambeau! No to jest chirurgia golfistyczna, można powiedzieć. To jest chirurg. Mega ciężkie uderzenie, ale jest do zrobienia. Tak! Mamy to! 10 mil z lewej strony. Można powiedzieć, że to już jest mocny wiatr. To już jest kurwa tornado w świecie golfistów. To już jest wichura. Tajfun. I zobaczcie, jak piłka odejdzie w prawicę. Jakim łukiem się porusza. No tak jest, no Filip uwielbia takie piłki. Uwielbia grać na... Pierdolona gra. Bita piłka z piachu. Ale to jest pech! Coś się zjebało w tej grze! Już mnie wkurwia, naprawdę, już mnie wkurwia. Nic się nie dzieje, Filip, nic się nie dzieje, Filip. Ósmy dołek, cztery ruchy. Filip dopiero zdobył jeden punkt. Polak, można powiedzieć, jest w szarej strefie golfowej. Spokojnie, wiem jak to uderzyć. Tego się nie da spierdolić. Mocny szwajcarski gambit. Tak jest, okej. Okay. Na spokojnie, Filip. Świetnie, no to są punkty. To muszą być w tym momencie, to muszą być punkty. To nie jest żart, widzowie. Tego uderzenia nie da się spierdolić. Nie da się tego zjebać. Tak! Wow! Misty shot! Dziewiąty dołek, cztery ruchy. Znowu 9 mil na godzinę. Wiatr uderza w lewą stronę piłki. Można powiedzieć, że uderza w skroń tej piłki. Czyli nie tylko będzie ją zwiewał na lewą stronę, ale będzie delikatnie dohamowywał. Dlatego trzeba wziąć to pod uwagę. Swing niemiecki, proszę bardzo. Lovely shot! Nie, to jest tak ciężkie do uderzenia. Przed piaskiem się... Kurwa! Filip wkurwiony. Jak mocno uderzył, ja pierdziula. Kurwa mać. Tracimy punkty przy tym dołku. Nie, no przecież to są jakieś jaje, nie było nachylenia terenu nawet, widzowie. Nie było nachylenia terenu nawet. Kurwa, dwa punkty, które zdobyłem, je straciłem. Ja pierdolę. Tak naprawdę nie mam już czasu, czy nie ma już, czy nie ma momentów na taką spokojną grę, musimy już ryzykować. Chyba za mocno, tak, no, w publikę wykurwi. Bliziutko, ale to jest szansa na punkty, to jest szansa na punkty, no i formalność już, okej. Okay. No, Dechambeau, widzicie, no, Dechambeau w formie, minus 8 na koncie. Piąty, 5 uderzeń, dołek 11, na spokojnie, teraz tak, coś takiego tutaj trzeba zagrać. No i to się zapowiada, naprawdę fajne uderzenie. Dobra. Świetnie. No i to już jest formalność, trzeba jednak... Ja! To mi się już w głowie nie mieści, widzowie. Golfowe pośmiewisko. Jestem rasiakiem golfa. Ja pierdolę. Na drzewa powinno go piłka lekko znieść. Oj! Widzowie, no widzicie, co się dzieje? Aj, to nie jest gra, to nie jest gra dla rudych ludzi. No, to jest też formalność, proste uderzenie. Get in! O, nie, to jest po prostu taka gierka spierdolona, no. Żeby Filip miał szansę być w top 5, musi każdy dołek jednym uderzeniem wpierdolić. Wtedy może będzie w top 5. Znaczy, będzie mu ciężko to zrealizować i może być taka próba. Patrzcie, odważna próba Filipa. Bardzo ładnie, publika wstała, zaczęła klaskać, bo to uderzenie, walcząc z takim wiatrem, naprawdę mogą zrobić wrażenie. No i jest na to, co Cygryski lubią najbardziej. No nie, to nie jest mój dzień. Tak, dostaliśmy właśnie tu pogróżki od publiki. Mówią, że prawdopodobnie usunięty z mojego własnego klubu golfowego. No, można powiedzieć, że w hotelowym lobby jest ciężka beka. Możemy użyć Irona 7 na tą stronę bitą. To może być ciekawy eksperyment. Ominiemy pułapkę piaskową! Kurwa mać, rozdzibę tego pada zaraz. Teraz za daleko wybiło. No pro, no w końcu, dopiero. Zaczęliśmy coś pykać. Skontrujemy tą pułapkę piaskową. No
No tak będzie przyhamowana ta piłka przez wiatr i powinna wskoczyć do Greenzona, ale się Franca odbija jebana dzisiaj. Mi się wydaje, że od momentu, kiedy usunąłem tego pryszcza spod ust, zaczęło wszystko się sypać, naprawdę. No, kuchar zdziwiony, co? Że piłeczka nie weszła. Luźna łapcia. Ojej! Możemy uderzyć tutaj fajnie i ta piłka nam się sturla do dołka. Jest to możliwe. Troszkę mocniej, wiadrem tak powiem wyhamować. Jezu, ale to jest kurwa spierdolone, to się stało, widzowie. Spokojnie, to jest rozgrzewkowy turniej. Wiecie, że to jest rozgrzewkowy turniej? Nic się nie dzieje, no trudno, to jest kampania taka. Lepiej pokornie tutaj chyba uderzyć sobie w tą stronę i ta piłka wyląduje gdzieś w tym sektorze. Leciutkie uderzenie, tak żeby zaczęło... O, właśnie tak. Nie no, dzisiaj spek. Ten wiatr to wszystko, kurwa, wieje Rudemu w twarz. A ktoś jeszcze obok leje i jeszcze z kroplami moczu leci. Taka prawda, dzisiaj jest naprawdę słaby dzień. Lekkie nachylenie terenu, ale ja wiem, jak to się skończy. Dlatego nie dam się znowu nabrać. Zobaczmy grę profesjonaliści, 17 dołek. Tutaj Bryson DeChambeau, który no już dzisiaj był kilka razy... No to jest fenomen. No kontrakt z Pumą, opiewający na kilkanaście milionów dolarów. Ostatni dołek. A już jest po wszystkim, po ptokach, kurwa. Spróbujemy taką rotację jej dodać. Takie podchylenie, o, ale poleci za daleko, no. Zatrzymaj się chociaż w greenzone. Wszystko poza greenzone. Dobra, ja ten turniej wymazuję z pamięci. No nic, no, dla mnie to nie jest, to nie był dla mnie turniej, no. Kończymy to po prostu, zabieramy te kije, stwierdzamy stąd. Dawaj tego Meleksa, wyjeżdżamy stąd, bo wstyd. Dawaj tego Meleksa już. Zbieraj te kije, idziemy. Ja pierdolę, wstyd. Koło dystrybutora, kurwa, strzelali.